Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gridzep 2 w kampanii Hord Nieumarłych. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy misję piątą, przeklętą zbroję, której to mamy pokonać Kościeja. Kościeja, który jest taką konkurencją dla Mortis, ponieważ on był kościaną zbroją, która uzyskała samoświadomość i teraz może kontrolować innych nieumarłych. Od razu sobie rozpoczniemy tutaj walkę. Nasze zombiaczki będą troszkę zranione. No ale to tam trudno. Muszą dostać. Niestety, biry są szybkie. Nekromanta dostał nowy poziom, akurat to 16 punktów starczyło. O, tutaj zombiaczkowi bardzo mało brakuje. To bardzo dobra wiadomość. Ale niestety temu brakuje troszkę więcej. Musimy go uzdrowić. To mi się nie podoba. Możemy stracić widmo. Czy mamy się czym wskrzesić? No niekoniecznie. Dobra, użyję tej małej mikstury. W następnej turze już pójdziemy na naszych przeciwników w tym mieście. Na razie sobie przejęliśmy jedno z miast, bo miasto należące do ludu moczarów, także miasto należące do zielonoskórych, po to by przyjmować wszelkie zasoby bez konieczności ustawiania ruski. Wybudujemy sobie cmentarz i stworzymy upiorzycę. Wrócę się tutaj, żeby przypilnować baronową, no. Przez tym baranem mylę. Tutaj w oddali widzę miasto. Jest to miasto czwartego poziomu. No, później się będzie można przejść. A jednak podeszła baronowa, ale nie ustawiła ruski. Teraz dostanie wciry. No, tu niestety. Tam niestety jest krasnoludek. Tu się zajmiemy tym badziewiem. Wow, będą walczyć. Żeby tylko mi nie przestraszyli. Tak sobie dam radę, no ale... Paraliżujemy cię. Dobrze. No, jesteśmy szybsi jeszcze. Szkoda, że chybił, no. Dobra, dostaliśmy dwa razy. Trudno, mówi się, ale jeszcze wrócimy się do miasta, bo mamy punkty ruchu. Ten pewnie ustawi rózgę. Nie wiemy, co on w ogóle ma. Ustawimy się tak, żeby on dostał. To jest wszystko w pełni życia, ok. Dobra, jest atakowany. Niech sobie tutaj naparzają w niego jak chcą. Ty możesz w sumie zaatakować, bo i tak nie będziesz dostawał w papę. Ty też zaatakuj. Łucznicy sobie będą atakować tego zombiaka. A reszta będzie należała tutaj do Liszy Królowej. I bardzo dobrze. Wszystkie obrażenia, które weszły w zombiaka, pójdą na marne, bo teraz zombie stał się wojownikiem szkieletów.
bardzo sprytnie ominęliśmy te wszystkie rany. Nosferat. Krążą pogłoski o potężnym przedmiocie ukrytym w tych stronach. Znany jest jako Smocze Oko. Należał do pradawnego boga, którego obłożono klątwą. Smocze Oko to oko Doragona. Bestia ta... Wiadomo, to taki... Ani to smok, ani... Nie wiadomo co. Potężna istota, którą musieliśmy pokonać w pierwszej części gry, grając legionami, aby przejść na ziemię elfów. No, był taki awatar, który niby miał być tutaj jakimś wielkim bogiem dla elfów, tak naprawdę zaślepił ich swą potęgą. A jego oko można odnaleźć w tamtych stronach. Nie jest to nic szczególnie przydatnego. Komu pisano śmierć? Bo dostęp do tego oka, jeżeli byśmy wzięli je do następnej misji, to nam pozwala na to, żeby po wejściu na ziemię elfów kontrolować smoki. A tak naprawdę wejście na tę ziemię już jest praktycznie pod koniec misji, kiedy już się wyczyści wszystkich wrogów. Także nie jest to zbyt opłacalne i poza tym tracimy jedno miejsce w ekwipunku w następnej misji, więc ja nie będę tego brał, jeśli to znajdę. Po prostu. Podszedł sobie tutaj. Cwaniaczek. Ojej. Dobra, trudno, stracimy złodzieja. Niezbyt mi to na rękę. Zaatakować musimy w każdym razie. Bierzmy to wszystko, co tu jest. W szafie brązowy pierścień, bardzo ładnie. Wracamy się do miasta. Bierzemy nasze widmo. No, troszkę tu mamy jednak ran na sobie. Okej, nakładaj buty żywiołów. Leć tam. Na pewno ty musisz to usunąć. Musimy zrobić jeszcze jednego złodzieja. Podejdziesz tu, podejdziesz. Okej. Bierz go na pojedynek. Ale fuks. Ale fuks. Jeden punkt życia. Przynajmniej mam teraz spokój z tym dziadem. Teraz się pozbywamy tego. Razu. Jest okej, dobra. Natomiast ta nasza pani będzie szła tam, gdzie tereny klanów. Na tą kopalnię many kamieni runicznych, bo to się nam przyda, tak samo jak mana życia, którą obejmie miasto. Będziemy mogli rzucać świętą zbroję. No, tam jakieś kolejne krasnoludy wychodzą. Ohoho! Ohoho!
jednak atakuje. No nie spodziewałem się tego. Może sobie poradzimy. Kurczę. No nie, no musimy go tłuc. Zobaczymy jak pójdzie. Musisz trafić mędrca. Dobrze. Dobra, zluzował nam tutaj wojownika. Szkoda. Wzmocnienie tego dziada. Kurczę, no. Będzie trudno. Dobra, wzmocnij wojownika. O kurczę, jednak pomyślał. Obyś ty chybił. Ech, albo jakbym był pierwszy, to mógłbym wziąć obronę. Szkoda. Dobra, już skończ tym swoim wzmacnianiem, bo w pysk dostanie. Jeden punkt, no nie. No ciekawa walka, nie powiem. Zgładzić ich. Dobra, ty idź tam. Ty kolego sympatyczny, niestety nie dasz rady podejść. Szkoda. No, ale spisali się świetnie. Teraz będą razem mieli wszyscy poziom nowy. Świątynię mamy. Takie rzeczy. Dobra, idź tędy. O, jak mi przykro. Różdżkarz dostanie. Okej, na razie tutaj legiony. Złodziej, to tam jeszcze nic strasznego. Idź do sklepu. Najlepiej to wejść do miasta jeszcze. No i dobra. Tu jeszcze mamy jedną flagę po wodzie. Tam sobie przejmiemy w następnej turze kamienie runiczne. Później już na następne budynki będziemy potrzebować 1500 sztuk złota. Trzeba będzie to jakoś zebrać. Tu idzie złodziej i tu różdżkarka. No złoto nam może przejąć tutaj niestety. Nie wiem czy zdążymy się tutaj uzdrowić. Po 50 na wskrzeszenie poległych. Zaraz to tu zrobić. Podejdziesz tutaj. Dobra, teraz tak. Ciebie uzdrawiamy. No wy niekoniecznie musicie być uzdrowieni. On tak złodziejem zaszedł tutaj jeszcze. Pojedynek. Super. Komu pisana śmierć? Poznają smak cierpienia. O to chodziło. Teraz trochę będzie tu łatwiej. No, będziesz próbowała uciekać. Ale my ci to nie umożliwimy. Okej, tu już się powinno powieść. Proszę, dowódca z nowym poziomem, a wojownik jeszcze go nie dostał. Taki paradoks. No dobrze, nie uzdrawialiśmy ich, a dostali nowy poziom. Nie było to potrzebne, bo mało im brakowało doświadczenia. No i super. Nasz dowódca rezerwowy może teraz z większą skutecznością walczyć.
tu jeszcze może uda nam się podejść. Tymczasem ustawiamy tu rózgę. I teraz tak, przejdź ten jeden punkt, zakładaj leśne buty i leć na miasto. No ten alchemik, jak przeżyje, to może tu pomóc nieźle im. O, dwa eliksiry odnowy. To ja tu się bronię, bo oni i tak muszą atakować. Szkoda, że był pierwszy. Dobra, nie zadał dużo. Okej, nekromanta niech wykończy tego alchemika. No, tu nie dostałem za dużo. Okej. Sparaliżujemy ciebie, bo masz więcej życia. Ty się już z nim uporaj. Żeby nie ryzykować, bo jednak może być szybszy niż Lisza Królowa, jeśli bym czekał. 88 punktów. No już widmo. Powoli będzie miał nowy poziom, myślę, że już nawet po tej walce. 3 eliksiry odnowy, 2 eliksiry życia, bardzo ładnie. Tutaj mamy dwóch wojowników. Od razu rozstrzygnijmy, niech sobie nawet zaatakują. My się tutaj uzdrowimy w mieście. Jest nowy poziom dla widma, które zostało oczywiście zablokowane. Strażnik Królewski, poznacie gniew klanów. Niczemne istoty, Yatahali uwolni od was ten kraj. Pomścimy śmierć naszego króla. Naszego Moroka, powiadasz? Który wpadł w obłęd i chciał zniszczyć własne królestwo. Mojego biedny syn Gymner zginął i nie udało się go wskrzesić. A tu już spoiluję troszeczkę kampanię klanów. Ale co tam. Mamy już miasto, które jest przy stolicy klanów, jak widzimy. No będzie tu potrzebna jeszcze jakaś obrona, jakiś dowódca. No taki sam rycerz śmierci, myślę, że będzie odpowiedni. Ale zanim pójdziemy dalej, tutaj wyczyszczę jeszcze jakieś drużyny wrogie. Żeby po prostu nie musieć tutaj obawiać się, co by tu wziąć. Marszutowanie. O, podejdziemy tam. Idziemy. Poznają smak cierpienia. Dobra, nie udawaj, że uciekniesz. 2 punkty. Spoko. O, eliksir szybkości, wigoru. Złodziej tutaj raczej nie ma zbyt ciekawych opcji. Droga pani, idź tu. Zrobię jeszcze jedną różdżkarkę. Idziemy sobie tam. No, zaatakujcie tego jegomościa. Broń się, broń się. Kurczę, no. Mędrzec zaatakuje niestety. No niestety, odjął troszeczkę punktów życia. Dobra, ciebie musimy tu sparaliżować na pewno. Serio? Obrona. Atakujemy ciebie. No jeszcze raz, no co za... Niewiele mi to da, ale okej, zużyłem tą kulę. I traf tego mędrca. Spoko. No niestety ta walka dość słabo przebiegła. Jeszcze oczywiście nie zdążymy podejść do miasta, jak na złość.
tak zrobimy. Tu się uzdrowię. No mam tutaj te trzy niepotrzebne przedmioty. Wpadałoby się ich pozbyć. Ale i tak nie wygląda to wszystko najgorzej. Jeszcze niech jakiś dowódca wyjdzie z lodowym olbrzymem, który jest w stolicy. On mi tutaj będzie przeszkadzał. Proszę pani! Gdzie mi tu do zasobów? Won mi stąd. Znowu mamy dwóch różdżkarzy do ubicia. No dobra, sobie tam szpiega umieściłeś, nic strasznego. Ten się przestraszył. Tu jakiś jeszcze idzie mędrzec. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Zgładzić ich. Z weteranem. Tu jakiś... Kurczę, no to... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dobra, zrobimy tak. Trudno się mówi. To niech sobie poczeka. Ta walka. Mam dwie różdżkarki, więc powinny sobie dać radę. Spróbuj ukraść. Kurczę, no nie udało się. Słabo, słabo, słabo. Złodzieje. Teraz tak, na pewno ciebie trzeba się pozbyć jak najszybciej. No, uciekasz, dobra. Nie ma co się nawet bać. Eliksir ataku. Mało. Tu lodowy olbrzym musi być. Mógłby być nawet synem Mira, ale... Gdzie oni by tam mieli kasę na wzmocnienie? Dobra. No cóż, trzeba troszeczkę się teraz sprężyć, żeby jako tako tu wyglądała obrona tych ziem. Na razie jakoś bardzo nam nie zagrozili. Na jedną turę straciliśmy tylko manę śmierci. Różdżkarka się wraca, ale ona nigdzie nam nie ucieknie. Bo też potrafimy latać i mamy więcej punktów ruchu. No tu jeszcze się nie rozprzestrzenia to wszystko aż tak dobrze. Ten dziad nam tu ustawił rózgę. To i tak muszę zrobić drugiego dowódcę. Żeby tu pilnował trochę tych ziem. Panie! Atakuj mi to ścierwo. Zluzuj to. Nawet walczyli. Wow. Z tobą tutaj zawalczymy. Ale nie będzie łatwo. Czy mnie będzie stać? Więcej many, niestety, nie stać mnie. Zgładzić ich. Poznają smak ciemnienia. Dobra, tutaj to wiadomo. Atakujemy sobie. Wszystko się powiodło. Okej. Ty idziesz usunąć rózgę. Dobra, idziemy na to. Na tą walkę. No. Ty to trochę rypniesz tu. 210. Ty masz 75. Dobra, na pewno wy się musicie obronić. No, zabolało to. Nie no, muszę teraz się pozbyć tego.
niczego, muszę go sparaliżować, bo jak nie, no to stracę tutaj widmo. Dobra. Tutaj powinno się udać niestety, bo musiałem sparaliżować budowniczego, bo on właśnie teraz by zaatakował, a olbrzym ma tylko 30 inicjatyw, więc my tutaj spokojnie go powinniśmy pokonać. No, dobrze, wszystko wyszło. Mamy jeszcze małą miksturkę, to ją użyjemy. No i okej, teraz będziemy czekali, aż wyjdzie ze stolicy jakiś dowódca z lodowym olbrzymem. Wtedy będę mógł spokojnie już się zająć ekspansją w dalsze tereny. No, wypadałoby już później pójść na tereny legionów, jak już tu będzie spokój na ziemiach klanów. Jeszcze jakiś złodziej do zestawu. Dobra, nic tu nie wyszło. Ten dowódca na razie mógłby sobie wyjść. Żeby to nie był tak... Żeby go tak do skoku nie złapali. Tu musi niestety być zmarnowana kasa, no niestety. Zakładaj buty. Dobra, mamy prawie pełnię punktów życia, więc zaatakujmy. Lodowy olbrzym. To się bronimy. Dobrze, że, nie, że byliśmy pierwsi przed wilkami. No, dostaniemy niestety, no ale co zrobić? Mam nadzieję, że podciągniesz te obrażenia. Nie. Ech. I teraz pytanie. Kogo paraliżować? Ciebie damy radę zdjąć. Wilka. Dzięki temu on zaatakuje. Bez żadnych problemów. No, ten drugi się nie obronił. No, szkoda. Dobra. Dobra, wszystko się tu udało. Kolejne punkty doświadczenia. To już jest bardzo dużo. A my nie mamy budynków. Nawet nie mamy pieniędzy. Ale dostaliśmy tutaj 650 i eliksir fortuny. Bardzo ładna zdobycz. Eliksir fortuny oczywiście ląduje u Liszy Królowej. Ty się uzdrowisz. Okej. Całkiem tutaj wszystko fajnie wyszło. No i teraz tak. Panie. Ty mój panie. O, proszę, tu jest jakaś różdżkarka kolejna. Nie wiem, co ona ma. Ale raczej nic groźnego. Poznają smak cierpienia. No, berserk. No, udało ci się uciec. Wow. Wsuwaj mi tą rózgę raz, dwa. Jeszcze by się mana życia przydała jedna. Będziemy poszukiwać. No i niech klany wyjdą tym dowódcom, nawet niech mi tam zdobędą na chwilę miasto, byleby tylko jakichś wielkich strat nie narobili. No się wracacie. Tu idzie następny różdżkarz. No. Spoko, atakuj sobie. Super, wziąłeś lodowego olbrzyma, zaraz go stracisz. No, tak, straciliśmy 300 sztuk złota, żeby zwerbować ubiorzycę, która tylko zdjęła jedną różdżkę. Ale...
Teraz my możemy się tu odpłacić pięknym za nadobne. Ciekawe, co będą robić. Ty się będziesz na pewno bronił. W razie czego tam, żeby nie dostać za dużo. Bo nie mam pojęcia, czy oni będą walczyć, czy uciekać. No, uciekają. Ale to nic im nie da. Nawet mimo, że brałem obronę szkieletem, to nie zdołają uciec. Jeszcze paraliż. No i 127 punktów. I spokój, bo nie ma niepotrzebnej, silnej jednostki. No, nie mogę zobaczyć, co tam jest, ale to mieli dwóch nowicjuszy, więc to raczej nie jest jakieś tam poważne zagrożenie dla mnie. Tu mamy włości Kościeja. Ich wejście jest zablokowane górami. Zresztą nie śpieszy nam się tam jeszcze. Okej, ty tak samo. Kruska tutaj. Będziemy mieli dostęp już do każdego rodzaju many. O! Jakbym wiedział, że to jest tak ustawione, to bym się ustawił zombiakiem po środku. Ale na szczęście jesteśmy szybsi od czarnoksiężnika, więc nic nie dostaniemy. I takie walki rozumiem. Widmo ze śmiercią. Może tak troszeczkę inaczej podejdziemy. Żeby przypadkiem nas tu nie zaatakowało. Okej. 6 punktów. 109 już jest, więc... Trochę jeszcze czasu może musi minąć, ale trzeci poziom dla tych jednostek to już byłoby całkiem nieźle. Tu jest druga upiorzyca, to tam chodziła po terenach klanów. No i dobra, już mamy spokój właściwie, więc możemy się udać tu na tą walkę. Powalczymy sobie z jaszczoludem. Później możemy się zregenerować w mieście i iść dalej na tereny legionów. A jak się już uda to wszystko opanować, to będzie wszystko w porządku, myślę. Będzie można spokojnie wtedy toczyć walki z neutralami. Zdobyć niezbędne dla mnie przedmioty. Którymi są eliksiry na pancerz, które mi pomogą w podbijaniu stolic. Dobra, zrobimy tą walkę. Tak, spalmy ich duszę. Szkoda, że jesteście pierwsi. Wszyscy jeszcze na dodatek. Nie, tak nie może być. No ale skoro tak, no to my już nie mamy innego wyjścia, tylko atakować. Przede wszystkim meduzę trafi. Dobra. A tu paraliż by się przydał, żeby przypadkiem nie był pierwszy. Nawet nie był, ale okej. Trochę nam zadali obrażeń. No, widmo na kolejny poziom awansowało. Tu już niedużo brakuje. Naszym jednostkom, a my nie mamy jeszcze pieniędzy. Czy my jeszcze coś zdobyliśmy? Brązowy pierścień, tylko to... To jest za mało. Ale dobre i to. Tu jeszcze będziemy mogli zdobyć kopalnię. Co my możemy zrobić? Przejdźmy się tu dalej. Czy my sobie z tym damy radę? Sobie damy radę, czyli... No, może być trudno. Spróbowałbym, ciekawe jakby to poszło. Złego enta bym przyzwał. Ale on by za dużo nie zrobił. Złodzieja zrobię. On trochę będzie szedł. A to ty sobie odsłonisz tu. O proszę, ile tu jest przydatnych dla mnie zasobów. Jest i mana życia.
Okej. Dobra, zakończę już tą turę. I to będzie koniec odcinka. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie. I żeby być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że wam się to spodobało i usłyszymy się w następnym odcinku już niebawem. Także dziękuję wam za uwagę i na razie.